Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Streama, to jest dosłownie środek transferowej nawałnicy, środek transferowego szału. Naprawdę dzieje się, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba na samym początku, więc proszę łapkę w górę o subskrypcję, bo potem jak to powiem, możecie zapomnieć. No potem co powiedziałem, to zapomnieć możecie w ogóle, co to jest za kanał i że tu przyszłem, wyszłem i w ogóle. Możecie zapomnieć. Słuchajcie, dobra. 3 godziny do końca okienka transferowego. Ja jestem, wiecie, rozgrzany tym wszystkim, bo poprzednie odcinki nagrywałem w tym samym czasie, więc jakby ja wiem, co się tutaj dzieje. Jeżeli wy nie wiecie, to naprawdę warto sprawdzić ostatnie materiały. No bo naprawdę jesteśmy tutaj w środku jakiegoś szału. To co ważne, pozbyliśmy się Barnesa, mamy z lewej strony Greya, ale z lewej strony może też grać Memphis Depay, o czym pamiętamy. Rhys Nelson jest na prawej i chciałbym, żeby na prawej pojawił się jeszcze jeden zawodnik. Mamy otwarte rozmowy z Nereszem, ale nie ukrywam, że ja bardzo chętnie skierowałbym swój wzrok w kierunku Quincy'ego Promesa, bo no uważam, że to jest zawodnik, który nam tutaj pasuje i taki duet Promes z Memphisem Depayem w środku to będzie naprawdę coś ciekawego, więc zaprośmy Holendra kolejnego do Ligi Angielskiej. No podoba mi się kształt tego Leicester, które tutaj budujemy. Oczywiście Jamie Vardy normalnie jest naszym jokerem, to jest Michy Batshuayi Depay, ale wydaje mi się, że to wszystko jest budowane w miarę z głową i w miarę klimatycznie, że nie ściągamy tutaj zawodników od czapy, że te transfery są robione tak, jakby były rzeczywiście robione w tej Premier League. I nawet taki Weah moim zdaniem jest o tyle uzasadniony, że to jest gracz, który byłby ściągnięty do Leicester nie tylko ze względu na swoje umiejętności piłkarskie, ale przede wszystkim, tak jak mówiłem, kupując go, po prostu wartość marketingowa takiego gościa jest absolutnie nieoceniona. Dobra, ale teraz już koniec rozpływania się nad tym, jakie zrobiłem znakomite transfery, bo jak tutaj nie dopniemy pewnych rzeczy, to będzie naprawdę duży problem. Jak widzicie, Neres jest do kupienia za 46 800. Jest to duży transfer, jest to fajny transfer, ale nie wiem, czy jest to transfer, którego ja do końca chciałbym dokonywać. Spójrzmy się w takim razie w kierunku Quincy'ego Promesa, który o tyle nam nie pasuje, że to jest zawodnik, który może grać na prawej pomocy, ale nominalnie jest lewym pomocnikiem, więc jakby z góry skazujemy go na granie troszkę poza swoją pozycją. Zaczniemy rozmowy z klubem. Ja nie mam zamiaru kupować go za to 51 milionów klauzuli, bo wolałbym tutaj oczywiście wydać dużo mniej i może być tak, że wydamy na niego dużo mniej. Zaproponujemy w takim razie kwotę, zaproponujmy w tym momencie 25 milionów, zobaczmy, co odpowie nam Sevilla. No nie może się obrazić za tą kwotę, 36 600, więc już dużo mniej niż Neres, ale nadal to nie są pieniądze, które mnie do końca interesują. 30 milionów, to jest moja propozycja. 31 600, to są bardzo dobre pieniądze za tego gościa, słuchajcie, no naprawdę, to są bardzo dobre pieniądze i duży upgrade względem Barnesa, jeśli chodzi o cenę ogólną i ogólnie wydaje mi się o prestiż zawodnika. 30 milionów to jest, uważam, bardzo dobra kwota, więc kupimy sobie tutaj Quincy'ego Promesa, wydaje mi się, że to jest dobry transfer. A będziemy myśleli w zimę o zakupie Jesse'ego Lingarda na zasadzie wolnego transferu i wtedy zobaczymy, czy Gray zostanie w klubie, czy Nelson zostanie w klubie, bo to już jest sezon, który też jest dla nich takim sezonem przełomowym. Muszą, wiecie, pokazać, że znaczą dla tego zespołu coś więcej niż tylko, że będą kiedyś dobrze. Rozumiecie, o co mi chodzi chyba. 4 lata, zignoruj klauzulę odstępnego oczywiście. No i to, co teraz cię interesuje, czyli pieniądze. Stary, zarabiasz tam 26-40 tysięcy, co ty na to? Okej, dobra, chcesz... Że co? No chyba nie, koleżko. No chyba, kurczę, nie. No mogę ci dać tu 200. O tym nawet nie masz. Nie pamiętam teraz, ile zarabia Memphis Depay. Boję się, że Proms może być najlepiej zarabiającym zawodnikiem. Zobaczymy. Ja rozumiem, że i dobra, ja rozumiem, że wymagania co do Anglii i tak dalej, ale gościu, nie. Na to możemy się zgodzić. Ale nie dam ci prawie miliona funtów w gotówce za to, że ty do nas przychodzisz. Jakby tutaj to nie jest kwestia tego, że ja tych pieniędzy nie mam, bo ja te pieniądze mam. Ale to jest kwestia zasad. W imię zasad... Holendrzy synu. 85 może być.
Tak więc słuchajcie, te negocjacje możemy odrzucić i przynajmniej na razie Neres nie będzie naszym zawodnikiem. Wydaje mi się, że ściągnięcie Promesa jest naprawdę ciekawą opcją i ten zespół będzie teraz wyglądał naprawdę dosyć intrygująco i wydaje mi się nawet, że możemy teraz zmienić troszeczkę to ustawienie, pójść w formację 4... Właśnie, w jaką formację chcielibyśmy teraz pójść? To jest pytanie, jak teraz ten zespół powinien być ustawiony. Bo gramy 4-4-2. W tym momencie najbardziej optymalnym zestawieniem byłoby przejście na coś takiego, że ty grasz lewe skrzydło, ty grasz prawe skrzydło, czyli teraz powinniśmy grać tak naprawdę 4-3-3. Czyli przydałby nam się jeszcze jeden pomocnik do 4-3-3. Ale mamy Declana Rice'a, który może grać w 4-3-3. Więc tak, do kontuzji Upamecano zostaniemy w tym kształcie zespołu. Tak zrobimy, do kontuzji Upamecano zostaniemy w tym kształcie zespołu. A po kontuzji Upamecano przejdziemy na 4-3-3 z Declanem Rice'em w środku pola, Dombele i Ndidim. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę ciekawe zestawienie, ciekawa propozycja. Więc tak zrobimy, słuchajcie, tak zrobimy. To jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie z tych wszystkich, które tutaj możemy sobie rozważyć. Więc naprawdę muszę powiedzieć, że ekscytująco to wszystko wygląda i zaczyna być naprawdę fajnie w tej karierze. Teraz trzeba zobaczyć, jak na papierze to wszystko nam się poukłada. Nie będę ukrywał, że ciekawym zawodnikiem może być też ten Brahim Diaz, którego moglibyśmy sobie wypożyczyć. Nie chcę zrobić tego w tym momencie, ale zastanowimy się nad tym. Jestem ciekawy, jak to wygląda w podsumowaniu ligowym, słuchajcie. Wydano i zarobiono Manchester United, ale gdzie jest Leicester City? Że co? A, okej, okay, dobra, źle przeczytałem, przepraszam. My wydaliśmy 136 milionów, ale zarobiliśmy 73. No tutaj zrobiliśmy naprawdę wielkie wymiany i dużo pieniędzy przepłynęło. Dobra, tak więc słuchajcie. Zespół wygląda nieźle. Co prawda Declan Rice nie odnalazł się w środku obrony, ale to nie jest problem. W takim razie tu sobie może grać spokojnie Benkowicz. Mamy duży zapas jeszcze gotowy na następne lata, znaczy następne lata, następne okienka. Nie wydaje mi się, żebyśmy w tym momencie musieli kogoś kupować. Jakby ja jestem jak na razie usatysfakcjonowany tym, co osiągnęliśmy i nie czuję potrzeby kupowania większej liczby zawodników. Budżet cały czas jest wysoki, słuchajcie, no bo mamy jeszcze 40 parę milionów, ale pamiętajcie, że chciałbym robić, ściągać zawodników na zasadzie wolnych transferów. Fajnie by było też przyinwestować w szkółkę, więc wydaje mi się, że to okienko transferowe naprawdę rozwiązaliśmy bardzo przyzwoicie. I teraz jedyne, co możemy zrobić, to przede wszystkim zobaczyć, jaki jest Proms, jeśli chodzi o numer, bo to jest fajnie, żeby ten zawodnik jednak miał jakiś numer pasujący do niego. Quincy Proms ma 17 i wydaje mi się, że z tą 17 zostanie, bo tutaj innych ciekawych numerów nie widzę. Tak jest, zostanie z tą 17 Quincy Proms. Nelson będzie miał ten numer, okej, na razie niech to tak zostanie. 11 jest wolna dla jakiegoś zawodnika, który by chciał, ale na razie nie widzę nikogo, kto by mógł na tą 11 zasługiwać. Może w kolejnym sezonie Weya, który ma jakiś tam dziki numer u nas. Dobra, tak więc słuchajcie, tak to wygląda. Jest naprawdę dobrze. Teraz trzeba się skupić po prostu na takiej ciężkiej pracy, jeśli chodzi o ten zespół. Kiedy wrócił Upamecano, przechodzimy na 4-3-3. Dalot obiektem zainteresowania, ale już nie naszego, więc jakby to nie jest duży problem. Teraz dopiero przychodzą do nas raporty skautowskie, jeśli chodzi o innych zawodników, ale to jest ważny raport, więc jakby nie ma co się tutaj gniewać. Dlatego dobrze, że też przychodzą, bo nie mamy tu, bo mamy tutaj wgląd w zawodników, których chciałem wypożyczyć. No, Brahim nie byłby najgorszy do wypożyczenia, więc spokojnie. Callum Roberts, no, byłby zły, więc dobrze, że się nie zdecydowaliśmy na te wypożyczenia, bo tylko Brahim Diaz miałby sens, jeśli o to chodzi. W kwestii najbliższego meczu, Callum Wright chciałby zagrać z Norwich. Bardzo mi się to podoba, że jesteś ambitny. I to tyle w tym temacie. Aczkolwiek wiecie co, to jest dobry moment, żeby przetestować to, co zaproponował nam jeden z... To, co zaproponował nam jeden z widzów, a mianowicie możliwość robienia tych szybkich zmian. Zobaczymy, czy to się nam uda, słuchajcie. Czy tutaj mógłby wstąpić Callum Wright w pewnym momencie? Chciałbym, żeby komputer zrobił tą zmianę. Zobaczymy, słuchajcie, czy komputer da radę podmienić tych zawodników. Za Michiego Batshuaya w pewnym momencie chciałbym, żeby wszedł Jamie Vardy. Okej.
i Quincy'ego Promsa niech zmieni Rhys Nelson. Zobaczymy, czy te zmiany się dokonają. Gray, Batshuayi i Proms. Będę to pamiętał. Zapiszemy oczywiście te zmiany. Jeżeli tak by było, to to jest naprawdę rewolucyjne dla tych wszystkich symulacji, które robimy. A to był dopiero pierwszy komentarz tego typu, który zobaczyliśmy. No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Gramy z Norwich, gramy u siebie, więc jakby te zmiany nie powinny być ryzykowne. No paka jest naprawdę niesamowita, z wyjątkiem tego Benkowicza w podstawie. No zobaczymy, jak się to poukłada. No oczywiście na zmiany czekamy w drugiej połowie raczej dopiero, no bo tutaj nie ma możliwości, żeby to robiło w pierwszej, chyba że w przerwie zrobi to komputer. Quincy Prom strzela pierwszą bramkę. Nelson wszedł za Depaya. To była zmiana, która się zrobiła. Vardy za Batshuayi wszedł. No i ten dzieciak nie wszedł, nie? I nie widzę, żeby wszedł ten dzieciak, więc te zmiany się nie zrobiły tak, jak miały. Rhys Nelson z kontuzją, a co ciekawe, Quincy Promes w swoim debiucie ładuje dublet, więc naprawdę okazał się być całkiem przyzwoitym transferem. Na 7 dni wypada nam Nelson, my dostajemy raport, a nie, ten raport już znamy, zadowolony, a Wright rozczarowany brakiem gry. Naprawdę, gościu, jesteś jeszcze młody i powinieneś być zadowolony, że jesteś w tym klubie. Jakby byłeś na ławce, byłeś w kadrze meczowej, chłopaku. Rhys Nelson niestety kontuzjowany. No jakoś to przeżyjemy. Tutaj niech rozwija się Way. Ja chcę tylko zauważyć, że po transferze jeszcze o jeden skoczyła ocena ogólna naszemu nowemu nabytkowi, jakim jest Quincy Promes, który strzelił 2 gole w pierwszym meczu, więc naprawdę wygląda to całkiem przyzwoicie. Przyznam, że czuję też ekscytację możliwością grania tego 4-3-3 za chwileczkę z tymi dwoma zawodnikami, którzy znaczy z Memphisem Depayem, z Mitchem Batshuayiem, z Promsem właśnie, to może być naprawdę ciekawy skład. Zobaczymy, teraz czeka nas mecz z Manchesterem United na wyjeździe, więc to jest naprawdę duży test na Old Trafford. No skład jest w całkiem dobrej dyspozycji, więc miejmy nadzieję, że tutaj uda nam się coś fajnego ugrać, że uda nam się fajnie zagrać w tym meczu. Czułem, żeby kupić go zamiast tego Neresza. No i to mi się podoba. No i to mi się podoba, słuchajcie. Naprawdę ten skład obecnie funkcjonuje. No to 4-3-3 będę miał w głowie cały czas, bo no na razie jest dobrze i nie chciałbym tą formację tej formacji zmieniać oczywiście, no bo no nie jest to do końca w moim interesie. Jesteśmy na miejscu czwartym. Interesuje nas top 5 w tym sezonie. Naprawdę chciałbym być zespołem top 5. Jest to moim zdaniem wykonalne. Teraz gramy z Tottenhamem, który jest na miejscu drugim, ale umówmy się, start tego sezonu dla wszystkich ekip nie jest jakiś niesamowity, bo zobaczmy, że nie ma już teraz zespołu z kompletem oczek. Więc naprawdę jakby nie jest prosto. Spurs przyjeżdżają do nas. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Leicester kontra Spurs. 3 zwycięstwa z rzędu kogutów. My tak samo nie próżnowaliśmy. Wings szybko łapie żółtą kartkę, więc będzie musiał na siebie bardzo uważać. Może czerwoną zaraz. Zobaczymy. Po pół godzinie gry za nami jak na razie nic się nie wydarzyło więcej. Son, Kane, Eriksen, Wings, Sissoko, Madison, oczywiście zawodnik, który od nas odszedł. Telles, Sanchez, Vertonghen, Calabria, Lloris. Więc taki skład w miarę prawdopodobny. Declan Rice wszedł. Ale się musiał cieszyć. Ale się Rhys Nelson musiał cieszyć. I bardzo dobrze. To mi się podoba. Kanonier strzela. Tottenham przegrywa. A to co najważniejsze. Lisy wygrywają. Naprawdę muszę powiedzieć, że początek tego sezonu sprawia, że jestem zachwycony. Jeszcze Ndombele wbija wyższą ocenę ogólną. No dzieje się tutaj naprawdę, naprawdę dobrze, słuchajcie. No zarząd powinien być zachwycony. My jesteśmy na miejscu drugim w lidze. Po 7 spotkaniach 15 oczek. A teraz czas na mecz z Leeds, czyli naprawdę legendarnym zespołem. I kontuzja na treningu, bo było za dobrze. Zobaczmy w takim razie, kto doznał urazu, jak to wygląda. I wypada nam Kieran nam wypada, niedobrze, na 3 tygodnie. Więc po raz kolejny Baba będzie musiał wskoczyć do podstawy. To jest gościu, który sobie siedzi cichutko, czeka aż ktoś się połamie i wchodzi do podstawowego składu. Jest już Upamecano, który może wejść do podstawowego składu teoretycznie, ale praktycznie nie może, bo no nie dał mi na razie Benkowicz żadnych podstaw do tego, żebym się go pozbył. Więc nie mogę tego zrobić w tym momencie, po prostu, nie, tutaj musi być Party, znaczy Amarty, bo go potrzebujemy jako zmiennika na 2 obrony. Więc
No zostawimy to w ten sposób i czekamy, słuchajcie, czekamy. Fajnie by było, gdybyśmy zaraz mieli jakiś meczek pucharowy, bo no miło by było wrzucić też zawodników rezerwowych naszych. Coś czuję, że tutaj przegramy w Leeds. Źle czułem. Quincy Proms strzela. Gray strzela. NDD z czerwoną po raz kolejny. To już druga czerwona kartka. A mamy za sobą dopiero 8 kolejek. To naprawdę srogo gościu sobie tam poczyna w środku pola. Mukiel rozwija nam się. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to, no bo chciałbym, żeby ten Francuz naprawdę udowodnił mi, że będzie tym podstawowym obrońcą na dłużej z prawej strony. Bo jak nie, to ja zaraz sięgam po kolejnego Holendra, jakim jest Dumfries na przykład. Dobrze, NDD jest zawieszony po wybrykach. Ciekawe, co on tam robił. Zobaczmy, jak poradzi sobie Chelsea w kolejnym spotkaniu. Jestem naprawdę, zastanawia mnie to. Wygrali poprzedni mecz, a my gramy teraz z Liverpoolem i gramy u siebie. Timothy Weah wypada nam na 2 miesiące. Słuchajcie, no komputer widzi, że za dobrze nam idzie po prostu. I niestety nasz rezerwowy napadzior żegna się z ławeczką w tym momencie. Szkoda, bo to naprawdę był zawodnik, który no dawał nam możliwość grania nim w meczach tych pucharowych. No żałuję bardzo. Dobrze, w kolejnym meczu zobaczymy, kogo wrzuci komputer. Fajnie, gdyby wrzucił sobie tutaj NDD'ego. O, ty możesz grać wyżej? Nie możesz grać wyżej. Nie, no bo chciałbym grać u Pamecano, nie? Ale no na razie nie mogę. Na razie siedzi na ławie, no bo go wygryzł Benkowicz. No co ja mam powiedzieć, no? Nie mogę mu powiedzieć, fajnie, chłopie, ale spadaj z tego składu. Rice będzie tutaj grał w środku pola, okej, z Ndombele. No i zobaczmy, gram z Liverpoolem, jak wygląda Liverpool? Mają tego Holendra, nie wiem jak się czyta to nazwisko na prawej stronie. Jest Alisson, jest Sanchez, jest Van Dijk, jest Robertson, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Grujic, Firmino, Wilson, czy to jest Kyle Wilson? Mane, okej, Salah jest na ławce, Milik jest na ławce. No dziwny ten skład, muszę przyznać. Promes chybił karnego, czyli może Alisson obronił, albo po prostu nie strzelił nasz holenderski zawodnik. I Arek Milik, Joker. To, czego nie potrafił zrobić nasz holenderski zawodnik, to potrafił zrobić Arkadiusz Milik. Strzela z rzutu karnego. No i niestety przegrywamy. No, z jednej strony boli mnie to oczywiście. Z drugiej jednak no, strzelił Milik, więc fajnie, że przynajmniej Polak nas tutaj pokonał. No Weah wypadł nam na dłużej, więc tu może sobie na spokojnie wskoczyć Lunin. Więc niech sobie trenuje nasz goalkeeper. No a my w takim razie możemy zrobić zmianę, dzięki której Upamecano znajdzie miejsce w podstawowym składzie. Więc w tym momencie pyk, może wskoczyć tutaj francuska bestia do środka pola. Już powoli Kieran powinien wyzdrowieć. Wydaje mi się, że na kolejny mecz będzie gotowy, więc go sobie już tutaj wrzucę. No do Baby nie mogę mieć zastrzeżeń, słuchajcie. To jest naprawdę solidny zawodnik. To jest jeden z bardziej udanych transferów, uważam, naszych, bo niby to jest nic specjalnego, a jednak zawsze się przydaje i daje to, czego od niego wymagamy. Więc jestem naprawdę zadowolony. Myślę, że on także powinien być całkiem rad z tego, jak to wszystko wygląda. Gram teraz w Crystal Palace. Niestety jest to wyjazd, więc ciężko będzie się nam odkuć po meczu z Liverpoolem. Ale zobaczymy. No skład mamy dobry. Przegrali 2 mecze, potem z West Hamem wygrali aż 3-1. My remisujemy z nimi 2-2. Strzela Jamie Vardy, strzela Ndombele. No więc taki mecz bez historii troszeczkę, jeśli chodzi o nasz zespół. To co ważne, jesteśmy teraz na miejscu 5 z 19 oczkami, ale tam stawka jest naprawdę niewiarygodnie wyrównana, co warto zauważyć. No bo spójrzcie tylko na to, że jeżeli spojrzymy na tabelę, to tak, jak mówiłem, my mamy 19 oczek, ale potem jest znowuż 19, nie, przepraszam, mamy 19, tak, tyle samo co Arsenal. Potem są Spursi, Wolvesi i Liverpool, którzy mają 20 i dopiero Chelsea ma 24, więc tutaj jeden mecz zmienia wszystko tak na dobrą sprawę, więc naprawdę ciasno jest w tym bardzo dziwnym top 6, a w zasadzie tym prawie top 5, no bo tej Chelsea obecnie nie liczę. Dobra, no bo jest po prostu na pierwszym miejscu z dużą przewagą. Gramy z Southampton, fajnie by było tutaj wygrać, a jedynie chciałbym zobaczyć, czy Jan Bednarek jest w podstawie. Nie ma go w podstawie i nie ma go nawet na ławce rezerwowych, to ciekawe. A może gdyby był, to nie straciliby bramki. Ndombele strzela przy 10.5 minucie. Fantastycznie, bardzo mnie to cieszy. No słuchajcie, jak na razie w miarę to wszystko działa, więc nie chciałbym tutaj zmieniać obecnie formacji, aczkolwiek z drugiej strony Declan Rice mówi, że nie pasuje mu powoli jego rola w klubie.
A ja chciałbym, żeby on był zadowolony, bo to jest gracz, który moim zdaniem będzie bardzo istotny dla przyszłości tego zespołu. Więc spróbujmy centralę składu i stworzyć sobie jeszcze jeden składzik. Nowy skład. 4-3-3. Czekamy, żeby nam się ładnie załadowało. Okej, okay, formacje, więc weźmy sobie 4-3-3 z defensywnymi pomocnikami. Chciałbym to mieć, jakby taki wariant. Nawet nie wiem, czy nie weźmiemy 4-2-3-1. Chociaż nie, bo wtedy tego podwieszonego nie ma kto grać. Okej, okay, 4-3-3. Weźmy sobie na razie to z defensywnym pomocnikiem. I wtedy tak, NDD może być tym defensywnym. Depay będzie lewe skrzydło grał. Ale nie, musimy mieć dwóch defensywnych pomocników, bo z tego co pamiętam, Rice jest jako defensywny. To weźmy sobie 4-3-3 defensywne. Okej, okay, w ten sposób. I wtedy mocno będziemy nastawieni na grę z kontry. Ndombele jest jako ten łączący. Ndidi będzie tutaj. Memphis będzie jako lewe skrzydło. Ty będziesz jako prawy pomocnik, taki troszeczkę niżej, też pomagający w rozegraniu. Michi, Memphis, okej. Okay. Ndombele i wtedy tutaj wskoczy sobie Declan Rice. Upamecano, Maguire, okej. Okay. Więc w ten sposób to wygląda naprawdę fajnie. Na ławce nie ma nikogo, kogo byśmy żałowali tutaj. Baba, ty możesz grać dwie? Nie, możesz grać jedną, ale wolę mieć Babę na rezerwie niż Amarteja. Dobra. Jest okej, okay, jest naprawdę dobrze. Jestem bardzo, zastanawia mnie to, jak sobie poradzi teraz ten skład, który już nam się oczywiście pomieszał, ale to zaraz zmienimy sobie w... Ja nie wierzę, naprawdę, czemu ten tryb jest taki niedopracowany? No i jej, to jest tryb, który ja wiem, że on nie jest najbardziej, nie przynosi może najwięcej pieniędzy, ale ludzie go uwielbiają. Ludzie często kupują grę tylko dla kariery. A tutaj nie dość, że czasami się nic nie zmienia, to nawet się nie jest w stanie skład zapisać, no. Dobrze, teraz zadziałało. Zobaczymy, czy nam pozwoli zagrać tym składem kolejny mecz, bo to nigdy nic nie wiadomo. Gram teraz z Burnley, Jurgen Klopp ogłoszony menadżerem miesiąca, a my zobaczymy, jak nam pójdzie właśnie z naszym następnym rywalem. Gdzie będzie ten mecz rozgrywany? To mnie zastanawia. Gramy jako goście, okej, więc może nawet ten defensywny skład nam pomoże. Chciałby zagrać ten Norwek, on zagra w jakimś... No nie może zagrać, no przepraszam, nie mogą wszyscy grać, przykro mi. Zwyciężyli z Manchesterem City, zremisowali ze Spursami, więc naprawdę to nie jest zły zespół, ale z nami wygrywają 2-1. Ben Yedder, co ciekawe, strzela nam gola. Ta formacja troszeczkę ograniczyła, jak widzimy, Promesa, ale za to Michy Batshuayi strzelił. Bardzo jestem ciekawy, słuchajcie, statystyk Memphisa Depaya, bo on nie wygląda dobrze. On nie wygląda dobrze. Może będzie tutaj w asystach. Zobaczmy, gdzie jest nasze Leicester, ale tutaj nikogo od nas... No nie widzę. No nie ma nikogo na czele. Najlepsi strzelcy. Tutaj także licho. Jest Quincy Proms z 4 trafieniami. No ale Memphis jak na razie, no... Rozczarowanie. No co mogę powiedzieć? Rozczarowanie jak na razie. No ale spokojnie, dajmy mu czas. Teraz przerzuciliśmy go na skrzydło. Myślę, że jednak formacja 4-3-3, gdzie on będzie grał środkowego napastnika, będzie mu... 4-4-2, gdzie on będzie grał środkowego napastnika, będzie mu najbardziej pasowała. I do niej myślę, że za sekundkę wrócimy, bo ten pierwszy mecz raczej nie sprawił, że ta formacja no dobrze będzie mi się tutaj kojarzyła, nazwijmy to. Gramy teraz z Chelsea, gramy u siebie, ale nadal to nie będzie łatwe spotkanie, bo pamiętajmy o tym, że to jest mecz z zespołem naprawdę bardzo silny. Chciałby w kolejnym wystąpić meczu Reece Nelson, który strzelił bramkę Tottenhamowi. I słuchajcie, myślę, że możemy Memphisa Depaya tutaj uświadomić w tym, że jest gwiazdą, ale gwiazdy też muszą dobrze grać, bo jeżeli nie grają dobrze, to nie są gwiazdami. Więc zobaczymy, czy Reece Nelson pokaże teraz klasę. 3 zwycięstwa z rzędu londyńskiej Chelsea, która gromi w tej lidze. Zobaczmy, czym gromi. Zacznijmy od bramki. Kepa, Azpilicueta, Christensen, Tah, Emerson, Kante, De Jong, Jorginho, Willian, który strzelił właśnie nam gola, Rebic i Hazard. Willian, na którym się zastanawialiśmy, czego nie ściągnąć, a po godzinie gry, po jego bramce, dobra, przegramy ten mecz. Niestety 0-2, więc to 4-3-3. No chyba nie działa, chyba nam nie działa na dobre. No zobaczymy, słuchajcie, zaraz jeszcze damy jeden mecz szansy tej formacji, ale wydaje mi się,
że raczej zdecydujemy się na powrót do 4-4-2, które jest bardziej efektywne. No po prostu nie jesteśmy w stanie upchać wszystkich tych zawodników i tyle. Niezadowolony ze swojej roli w klubie z Chambers. Mamy szeroką kadrę dosyć mocno na... jak na taki zespół jak nasz. Ale to już jest kadra gotowa na przyszły sezon, jeżeli uda nam się awansować do europejskich pucharów. Plus mam wrażenie, że w zeszłym troszeczkę nam tej szerokości zabrakło. Zobaczmy, gramy teraz z Manchesterem City. Mam nadzieję, że ten mecz uda nam się tutaj zremisować chociaż na Etihad. A nawet nie, wygrywamy. Ndombele strzela, Kyle Walker pozbawił swojego zespołu pełni możliwości już w 24 minucie, więc nie ma co się dziwić, że też udało nam się wygrać, co niewątpliwie cieszy. Ładnie pracują chłopaki na treningach, Unin już ma 83 wbite po ostatniej sesji. Ładnie Ndombele zmierza w kierunku 88, więc dobrze to wszystko się prezentuje, słuchajcie. Eriksen had hat-trickiem w poprzednim meczu, a my teraz gramy z West Hamem. Zobaczymy, czy cieszyć po bramkach przeciwko młotom będzie się... po ewentualnych bramkach przeciwko młotom cieszyć będzie się Declan Rice. Co ty chrzanisz, typie? Przecież gościu występuje teraz w każdym spotkaniu. Naprawdę nie rozumiem, co się teraz dzieje. Wygrywamy 3-0. Wreszcie strzela Prom znowu. Strzela Michy Batshuayi. Ale co? O co chodzi teraz temu Rice'owi? To ja naprawdę nie mam... Nie Declan, tylko Dekiel Rice chyba. No gościu, no co ty... Co ty chrzanisz? Naprawdę nie mam cierpliwości do takich rzeczy w tej karierze. Tak jak mówię, bardzo popularny tryb. Ja rozumiem, że nie przynoszący największych dochodów, ale ludzie go kochają. A on jest ciężki do kochania w takich momentach, naprawdę. Gram teraz z Bournemouth, gramy u siebie, to oczywiście mega cieszy. No i jesteśmy gotowi na spotkanie z Bournemouth. Skoro to na razie działa, niech działa to 4-3-3. Nelson strzela, Batshuayi strzela, Kieran strzela dwa gole z lewej obrony. Naprawdę szanuję. I wydaje mi się, że to 4-3-3 jest fajnym zestawieniem. Wydaje mi się być ono zdecydowanie bardziej stabilnym niż to 4-4-2. Ale fajnie, że możemy grać tymi dwoma ustawieniami bez większych problemów i że mamy do tego zawodników. Więc w przypadku utraty jednego ze środkowych obrońców i potrzebie cofnięcia Rice'a możemy przechodzić na to 4-4-2. Dobra, mamy teraz mecz z Newcastle. Mam nadzieję, że temu Rice'owi się odwiedzi i że zostanie tu, no bo ja chcę, żeby on grał, słuchajcie, no jakby to jest zrozumiałe chyba. No nie może wrócić do składu jak na razie Memphis Depay, bo... Nelson jest w formie, no co mogę więcej powiedzieć? I ten mecz tego niestety nie udowadnia, bo strzela Michy Batshuayi, a nie udowadnia też tego, że Michy będzie grał, Nelson będzie grał w kolejnych spotkaniach, bo niestety kontuzji doznaje nasz skrzydłowy i wypada na 7 dni. A tutaj już czas na mecz z Wolvesami. Zobaczymy, jak tam się odbuduje nasz skład. Jeśli chodzi o kondycję, nie wygląda to najgorzej. Myślę, że Nelsona komputer sobie sam powinien uzupełnić. Nie uzupełnił, więc no ja zrobię to za niego. Oczywiście tu zagramy Memphis Depay. Reszty zawodników zmieniać raczej nie mam zamiaru. O, ale tu może sobie wskoczyć spokojnie Weya, który powraca po kontuzji. No i zobaczmy w takim razie, jak to się nam wszystko poukłada, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy gotowi na mecz z wilkami, lisy kontra wilki i górą lisy. 4-1. Depay powrócił do podstawy, strzela gola, Prom strzela, Ndombele strzela. Naprawdę fantastycznie ułożyło nam się to spotkanie. Zobaczmy, słuchajcie, bo zawodnikom trzema kończą się kontrakty. Zobaczmy, czy są to gracze, którzy w jakikolwiek sposób by mnie interesowali tutaj. Iversen, Knight nas interesuje, Gray nas interesuje, Wright nas nie interesuje, mimo że jest... nie interesuje nas. Dobra, więc tak, zleć przedłużenie Grayowi. Zaakceptuję to. Zleć przedłużenie Johnsonowi. Wydaje mi się, że ono jest dobre. Zleć przedłużenie. No nie. Zaakceptuję to. 18 jest spoko. Knightowi na pewno zlecamy przedłużenie, bo to jest fajny zawodnik. Akceptuję to.
Temu bramkarzowi nic tutaj nie robimy i Wrightowi nic nie robimy, więc tak to wygląda. No niestety, będzie musiał poszukać nowego klubu, takie życie. Zadowolony Memphis Depay, że mu ufamy, że może grać. Był trochę na ławce, ale myślę, że on to rozumie. On przechodzi już naprawdę parę trudnych problemów w swojej karierze, jeśli chodzi o miejsce w składzie, o spadki formy i tak dalej. Przecież to jest były zawodnik Manchester United, przypominam chociażby, gdzie nie szło mu aż tak dobrze po znakomitych sezonach w PSG. Dobra, tak więc słuchajcie, oferta prowadzenia kadry narodowej absolutnie mnie nie interesuje, a my teraz gramy z Evertonem i zobaczmy, jak nam pójdzie z The Toffees. Everton kontra Leicester. Gramy w Liverpoolu, więc będzie ciężko i remisujemy 1-1. Quincy Promes po raz kolejny wpisuje się na listę strzelców, co niewątpliwie bardzo mnie cieszy. Gramy teraz mecz z Watfordem. Niezadowolony Darnell Johnson ze swojej roli w klubie. Takie życie, Darnell. My myślę, że cię wypożyczymy bez większych problemów. Jesteśmy raczej gotowi na to spotkanie. No i zobaczymy, jak nam się to poukłada w meczu z Watfordem. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, poza tym, że nie wyobrażam sobie innego wyniku niż zwycięstwo i wygrywamy. Quincy Promes po raz kolejny strzela, Kieran po raz kolejny strzela, więc jak widzicie, te uzupełnienia składu, na które się zdecydowałem, no nie wyszły nam na złe, no bo bardzo fajnie angażuje się w akcje ofensywne Kieran Tierney i dziura po Chilwellu została zapełniona bez problemu, no a Promes jest absolutnym upgrade'em względem Barnesa, który niewiele produkował, więc jestem naprawdę z tego powodu, słuchajcie, zawieszony. Drużyna roku UEFA, nominowani pomocnicy, jak będzie cała, spróbujemy ją zobaczyć. Niezadowolony jest Jamie Vardy, właśnie zastanawiałem się, co będzie z Anglikiem, czy on zaraz nie zacznie nam narzekać na swoje miejsce w zespole. No i zaczął. Gramy teraz z Arsenalem. Niech komputer samemu sobie uzupełni, bo tutaj wskoczy Benkovic. Ten mecz raczej przegramy na Emirates. Czuję, że to się źle skończy. Mogłem źle czuć, ale co z tego? NDD i Mukiel sprawiają, że czuję się teraz fantastycznie, bo wygrywamy z kanonierami. To jest naprawdę ciekawe. Declan Rice kontuzjowany, ale jedynie na 3 dni. No i dobrze, naprawdę jest dobrze. A teraz gramy jeszcze mecz z Ipswich, więc chłopaki mogą sobie odpocząć przed tym grudniowym maratonem, który cały czas jest obecny w tej grze. No bo pamiętajmy o tym, że już w rzeczywistości chyba w tym sezonie nie będziemy mieli tego maratonu, prawda? A tutaj jest to cały czas obecne, więc warto, żeby sobie mogli odpocząć zawodnicy. Chciałby odejść od nas Calum Chambers. Ja nie mam zamiaru się go pozbywać. Może rotujemy nim mniej niż powinniśmy, ale myślę, że weźmiemy go na przetrzymanie i powinno być ok. Declan Rice oczywiście w tym spotkaniu nie wystąpi, bo jest zbyt zmęczony i nie chce ryzykować. Niech sobie zagra tutaj Wright. Z lewej strony Grace na ataku Weya. W zasadzie możemy zrobić w ten sposób i tu wskoczy sobie Reece Nelson, więc naprawdę składzik niczego sobie jak na drużynę rezerwową. Wydaje mi się, że w zasadzie niech sobie tu, wiecie co, Weya może zostać, znaczy nie, no Weya nie zagra, zagra tutaj Jamie Vardy, żeby nie był na nas zły, że gra mniej. No jest dobrze, wydaje mi się, że jest naprawdę dobrze. Składzik fajny, poza jedną rzeczą, którą musimy absolutnie zmienić, na którą nie zwróciłem uwagi, a mianowicie role w zespole. No nie może być tak, nie może być tak. Jak Vardy gra w podstawie z tymi dziećmi, to Vardy musi być kapitanem. Tutaj nie ma innej możliwości i innej opcji. Zobaczmy w takim razie, jak to będzie. Leicester kontra Ipswich. No to musi być zwycięstwo. Gramy u siebie, atak jest naprawdę bardzo mocny. Ale atak nie wystarczył. Remis 1-1 po bramkach obrońców, co bardzo ciekawe. Ale ja jestem i tak zadowolony, słuchajcie, że mogła zagrać ta rezerwowa formacja. No i jestem naprawdę szczęśliwy, że po tej pierwszej części sezonu Leicester jest na miejscu trzecim z 4 punktami przewagi nad Manchesterem United, których jest na miejscu 5. Pierwsza Chelsea, drugi Liverpool. Więc naprawdę srogim klinem weszliśmy w top 6 i fajnie by było tu zostać. Ale czy tak będzie? To wszystko w kolejnym odcinku. Ja w tym wam już bardzo serdecznie dziękuję. Na razie. Piona!